Dzień dobry, Krzysztof Dęga, witam i zapraszam na kolejną audycję. Miał być pan Andrzej. Pan Andrzej o swoich doświadczeniach opowie następnym razem, za co was serdecznie przepraszam. Natomiast dzisiaj wydanie zupełnie specjalne. Na pewno słyszeliście o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest w zasadzie obecna już naprawdę wszędzie. Przepraszam. Natomiast my dzisiaj postaramy się porozmawiać ze sztuczną inteligencją właśnie na tematy związane z proroczymi snami. Także zapraszam już was w tej chwili na najnowszą audycję. Tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiaj specjalnie porozmawiamy ze sztuczną inteligencją, co ona wie na temat proroczych snów i jaką nam da odpowiedź. A zatem jestem ciekawy, czy ten program dzisiejszy wam się spodoba. No i czy tak naprawdę warto, żebyśmy pytali sztuczną inteligencję o to, co się wydarzy. No to co, zaczynamy? No to proszę bardzo, to próbujemy w takim bądź razie. Powiedz mi, czym są tak naprawdę... Dzień dobry. Jak mogę pomóc dzisiaj? Powiedz mi, czym są tak naprawdę sny prorocze? Sny prorocze to fascynujący temat. Czy masz na myśli sny, które ludzie interpretują jako zapowiedź przyszłych wydarzeń? Czy może miałeś kiedyś taki sen, który się sprawdził? Chciałbym, żebyś odpowiedział mi na pytanie, czym są sny prorocze? Sny prorocze, znane też jako sny prekognitywne, to takie, w których osoby wierzą, że widzą lub doświadczają wydarzeń, które mają się wydarzyć w przyszłości. Ludzie od wieków przykładają do nich dużą wagę, uważając je za potencjalne przewidywania lub ostrzeżenia. Naukowo rzecz biorąc, nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających, że sny mogą faktycznie przewidywać przyszłość. Ale wiele kultur i tradycji nadal przywiązuje do nich wielką wartość. Jakie jest twoje doświadczenie z takimi snami? A ja odwrócę pytanie, czy możesz mi podać przykłady kilku snów proroczych z jakiegoś tam okresu czasu? Myśli? Jesteś? Oczywiście sny prorocze pojawiają się w wielu kulturach i historiach. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest sen Faraona, który opisał Józef w Biblii. A co tam się wydarzyło? Sztuczna inteligencja zastopowała. Zapytam jeszcze raz. Chyba, że jest jakiś problem z zasięgiem w tej chwili. Faktycznie, nie ma połączenia. Spróbujemy jeszcze raz. Opowiedz o tym śnie proroczym o świętego Józefa opowiadanym w Biblii. Święty Józef, narzeczony Maryi, miał kilka proroczych snów, które są opisane w Nowym Testamencie, w Ewangelii według Święty Mateusza. Jeden z najbardziej znaczących to sen, w którym anioł ukazał się Józefowi, aby poinformować go, że Maryja spodziewa się dziecka z Ducha Świętego i że powinien ją poślubić, mimo początkowych wątpliwości. Później, po narodzinach Jezusa, Józef miał kolejny sen, w
którym anioł polecił mu uciekać do Egiptu z Maryją i małym Jezusem, aby uniknąć masakry niemowląt zarządzonej przez króla Heroda. Ten sen ocalił życie Jezusowi. Po śmierci Heroda Józef znów miał sen, w którym został poinformowany, że jest bezpiecznie wrócić do Izraela, ale z powodu nowego zagrożenia w Judei postanowił osiedlić się w Galilei, w mieście zwanym Nazaret. Te sny prorocze miały kluczowe znaczenie, ponieważ prowadziły Józefa, chroniąc jego rodzinę przed niebezpieczeństwami. Jakie inne przykłady snów proroczych Cię interesują? Wymień kilka przykładów snów proroczych z ostatnich, powiedzmy, 100 lat. W ostatnim stuleciu też pojawiały się opowieści o snach proroczych, choć często mają one bardziej anegdotyczny niż dokumentalny charakter. Jednym z przykładów może być sen Abrahama Lincolna, który miał śnić o własnej śmierci krótko przed zamachem na swoje życie w 1865 roku, choć to sięga nieco dalej niż 100 lat. Innym przykładem jest sen niemieckiego naukowca Otto Lowi, który w 1921 roku miał sen, dzięki któremu odkrył kluczowy mechanizm przekazywania impulsów nerwowych, co później przyczyniło się do zdobycia przez niego Nagrody Nobla. Te historie pokazują, jak sny, choć często subiektywne i trudne do zweryfikowania, mogą mieć wpływ na nasze życie i naukę. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co mogą oznaczać Twoje własne sny? Powiedz mi jeszcze, czy można wywołać taki sen proroczy, a jeśli tak, to w jaki sposób? Kwestia świadomego wywoływania snów proroczych jest dość skomplikowana i otoczona wieloma teoriami. Nie ma naukowych dowodów na to, że można świadomie wywołać sen proroczy. Niemniej jednak, niektóre praktyki mogą zwiększać szanse na intensywne i zapadające w pamięć sny, które niektórzy mogą interpretować jako prorocze. Jedną z technik jest prowadzenie dziennika snów, które pomaga zwiększyć świadomość i pamięć snów. Zapisywanie snów zaraz po przebudzeniu może pomóc zrozumieć powtarzające się motywy czy symbole, które dla niektórych mogą wydawać się prorocze. Inną metodą jest technika świadomego śnienia, czyli tak zwane lucid dreaming, gdzie śpiący zdaje sobie sprawę, że śni i może próbować wpływać na treść snu. To może zwiększać kontrolę nad snem i potencjalnie umożliwiać eksplorację snów o proroczym charakterze. Niektóre kultury i tradycje duchowe stosują medytacje czy afirmacje przed snem, mające na celu programowanie tematu snu, co też może wpływać na treść snów. Czy interesujesz się również innymi sposobami eksploracji snów? Tak, powiedz, jakie osoby mają predyspozycje do takich snów proroczych? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, kto ma predyspozycję do doświadczania snów proroczych, ponieważ sny są bardzo osobistym i subiektywnym doświadczeniem. Jednakże niektóre cechy lub okoliczności mogą sprzyjać bardziej intensywnym i pamiętnym snom, które niektórzy mogą interpretować jako prorocze. Osoby o bogatej wyobraźni i głębokiej życiu wewnętrznym często zgłaszają bardziej szczegółowe i skomplikowane sny. Ludzie ci mogą być bardziej otwarci na dostrzeganie znaczeń i wzorców w swoich snach, co może prowadzić do odczuwania ich jako proroczych. Ponadto osoby, które są bardzo wrażliwe na swoje otoczenie lub mają silne intuicje, mogą być bardziej skłonne do przeżywania snów, które później mogą być interpretowane jako prorocze. Intensywniejsza emocjonalnie i psychicznie świadomość może przyczyniać się do tego, że sny te wydają się nieść głębsze znaczenie. Praktykowanie technik relaksacyjnych, medytacji, a także zainteresowanie duchowością i metafizyką może również sprzyjać doświadczaniu snów o charakterze proroczym. Czy jesteś zainteresowany jakimiś konkretnymi technikami lub praktykami, które mogłyby pomóc w eksploracji snów? Oczywiście, wymień 3 przykładowe techniki wywoływania takich snów, eksploracji ich.
Jasne. Oto trzy techniki, które mogą pomóc w eksploracji i potencjalnym wywoływaniu snów proroczych. Pierwszą techniką jest prowadzenie dziennika snów. Regularne zapisywanie swoich snów zaraz po przebudzeniu może pomóc w ich lepszym zrozumieniu i zauważaniu powtarzających się wzorców lub symboli, które mogą mieć dla Ciebie specjalne znaczenie. To również poprawia pamięć snów, co jest kluczowe w pracy ze snami proroczymi. Druga technika to wizualizacja przed snem. Przed pójściem spać możesz poświęcić chwilę na medytację lub wizualizację, podczas której skoncentrujesz się na pytaniach lub tematach, które chciałbyś zbadać w swoich snach. To może pomóc Twojej podświadomości skupić się na konkretnych kwestiach podczas snu. Trzecia metoda to nauka świadomego śnienia, czyli lucid dreaming. Technika ta pozwala osiągnąć stan, w którym jesteś świadomy, że śnisz, co może umożliwić Ci bardziej świadome eksplorowanie i nawet kierowanie treścią snu. Można tego nauczyć się poprzez różne ćwiczenia, jak na przykład regularne sprawdzanie rzeczywistości w ciągu dnia, aby przyzwyczaić umysł do kwestionowania, czy jesteś akurat na jawie, czy w śnie. Te techniki mogą zwiększyć Twoje szanse na głębsze zrozumienie snów i ich potencjalne prorocze aspekty. Czy któraś z tych metod szczególnie Cię interesuje? Na razie to wszystko, dziękuję. Tak jak widzicie, dzisiaj porozmawialiśmy, zrobiliśmy takie... Sprawy, cieszę się, że mogłem pomóc. Miłego dnia. Miłego dnia. Jak widzicie, dzisiaj zrobiliśmy taki eksperyment. Rozmawialiśmy ze sztuczną inteligencją na temat proroczych snów. Myślę, że dowiedzieliście się również czegoś ciekawego. No i jestem ciekawy, jak Wy odbieracie tą dzisiejszą audycję. Czy takie audycje z udziałem sztucznej inteligencji mają być na tym kanale również? A jeśli tak, to jaka tematyka Was interesuje? Piszcie to wszystko w komentarzach. Możecie również pisać na mojego maila krzysztof.dega@wp.pl. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Możecie też udostępniać na swoich kanałach społecznościowych. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.